Witajcie ludziska, przed wami prawdziwa uczta dla plebsu. Top 10 najbardziej epickich momentów z życia jednej z najbardziej kontrowersyjnych celebrytek w historii polskiego show biznesu. Tak, mowa o nikim innym jak Laluna, czyli Katarzynie Aleksander. Ja nie wiem, czy to minie, ale na razie czuję się źle. Naprawdę, bo moim szczęściem było żarcia. Kto by pomyślał, że można tak przekroczyć granice dobrego smaku i rozsądku, ale właśnie to zrobiła i to z hukiem. Laluna, królowa wszelkich tatuaży, peruk i operacji plastycznych, zadebiutowała w serialu TTV Królowie Życie jak burza. I to nie tylko dosłownie, ale i w przenośni. Ta dama wydała na poprawienie swojego wyglądu tyle, że można by za to kupić średniej wielkości wyspę na Karaibach. W sumie nie dziwne, za tę kasę można by sobie zrobić kilka rekonstrukcji twarzy, 5 nowych zestawów implantów i jeszcze na dodatek wykupić cały sezon w najbardziej luksusowym spa w kraju. Królowie Życia były prawdziwym hitem telewizji TTV, który wciągnął plebs przed telewizory przez całe 12 sezonów, aż do zakończenia w 2022 roku. Puścić! Szukaj szczura, nie! Szukaj szczura! Lola, szukaj szczura! On będzie za łóżkiem, mamo! Ten serial był prawdziwą ucztą dla oczu, pokazujący, jak życie może wyglądać, gdy masz w zanadrzu pełną szafę peruk. I choć Królowie Życia nie są już na antenie, ich bohaterowie, a wśród nich nasza kochana Laluna, nadal robią prawdziwe zamieszanie. Katarzyna Aleksander, która zasiliła obsadę w 6 sezonie, od razu zdobyła miano najbardziej charakterystycznej i kontrowersyjnej postaci serialu. Jak nie przyciągnąć wzroku? Ano wystarczy mieć tatuaże rozłożone po całym ciele, jak plakaty na murach i obsesję na punkcie operacji plastycznych, które sprawiają, że twoja twarz zmienia się szybciej niż pogoda w górskich kurortach. Dzisiaj pokażemy wam 10 najciekawszych, najbardziej odjechanych i całkowicie szalonych momentów z życia Laluny, które wkrótce będą tematem rozmów nie tylko w tabloidach, ale także w najciemniejszych zakamarkach darknetu. Przygotujcie się na prawdziwą jazdę bez trzymanki i poznajcie, jak wygląda życie, gdy jesteś królową, która nie boi się rzucać wyzwań samemu wszechświatowi. Andrzejku, intro. Żeby ona była non-stop mokra, jakby dowiedziała się o full w totka. Podbij do mnie, moja słodka, a ogram cię w ping-ponga. W Bacardi pijemy ze szklanki, jak palimy to wiadrami. Link do piosenki w pierwszej linijce opisu. Numer 1. Laluna vs. Gimper. Pojedynek na czerwonym dywanie. Numerem 1 na liście gorących tematów dnia jest bez wątpienia starcie, które wstrząsnęło internetem i zarazem dostarczyło rozrywki większej niż niejedna komedia romantyczna. Mówimy o wielkim pojedynku Laluny i Gimpera, czyli Katarzyny Laluny Aleksander oraz Tomasza Gimpera Działowego. Cała ta drama zaczęła się od konferencji Fame MMA 14 i rozwijała się jak najlepiej nakręcona telenowela. Od samego początku Laluna i Gimper zaczęli się docinać, jakby to była kwestia honoru. Dlaczego zarzuciłaś Gimperowi po pierwsze, że nie ma jaj w swoim związku, a po drugie, że Szeja się na nim wybija? To znaczy, ja tego nie zarzucam, że on nie ma jaj, to chyba on sam dobrze o tym wie. To, co się działo na cage'u, nie pozostawiło nikogo obojętnym. Podczas gdy na gali miały wystąpić dwie debiutantki, tiktokerka Klaudia Szeja Kołodziejczyk i Katarzyna Laluna Aleksander, cała uwaga była skierowana na ich spięcie, które przeszło do historii internetów. I to nie tylko dlatego, że w tej batalii czekał nas wielki rozmach, ale przede wszystkim dlatego, że jej przebieg był bardziej elektryzujący niż rozstrzyganie wyborów Miss Universe. I wtedy pojawił się Tomasz Gimper Działowy, czyli nikt inny jak prywatny partner Klaudii Kołodziejczyk. Gimper uznał, że warto dorzucić swoje 3 grosze do całego zamieszania i zaczął ostro krytykować Lalunę. Wytykał jej wszystkie operacje plastyczne i zarzucał, że ma więcej silikonu niż butelka szamponu. Wypalił też, że nie wiadomo, co jeszcze może wyjść z jej głowy, o ile jej w ogóle coś w tej głowie zostało. Kiedy Laluna weszła na plan, atmosfera była już napięta jak struna. Gimper od razu rzucił uwagę o sztucznej szczęce Laluny, co oczywiście wywołało lawinę emocji. No, w sensie zależy, wiesz, po czym ma szczękę założoną? Ja wam powiem tak, czy ja mam szczękę założoną? No. Nie, bo tak wygląda, sorry. Ale do kogo ty to powiedziałeś teraz? Słucham? Do kogo ty to powiedziałeś? Do ciebie. Po pierwsze, to że się tak do mnie nie odzywaj, zrozumiałeś? Bo szczękę to mogę tobie dać zaraz. Nasza królowa wybuchła, jakby wybuchła bomba. Woda poleciała na Gimpera jak z kranu, ale Luna była gotowa, aby dać mu lekcję, której nie zapomni. Sylwester Wardenga prowadzący musiał wkroczyć, żeby nie doszło do totalnej wojny, ale napięcie było tak ogromne, że mogło się zdawać, że wybuchnie zaraz. Wow. To było do mnie pytanie, się nie f***. Okej, no dobra, no wiesz, jak chcesz, to może tak rozmawiać. Laluna, jedna prośba, bo... Jaka prośba? Pytanie było do mnie, ale ja tego nie powiedziałem, żeby cię obrazić. Obraziłeś mnie.
wyniku tej wymiany zdań Laluna założyła, że może rozwiązać sprawę na sportowo. Oferowała Gimperowi, że chętnie z nim zawalczy na jednej gali, ale najpierw musi pokonać jego dziewczynę. Reakcja Gimpera? No cóż, wyglądało na to, że nie był gotowy na takie wyzwanie. Może uznał, że lepiej nie ryzykować i odpuścić temat, zanim zrobi się jeszcze bardziej gołąco. Ja się biję na fejmie, komentuję sobie inne walki. No to ja cię wyzywam do walki teraz, skoro się bijesz na fejmie, p***a się między mną. No bo ja myślę, że ciebie pierwszego rozpolają, biorę na podwieczorek. No i co? Staniesz ze mną do walki, bo bijesz się na fejmie? Numer 2. Laluna vs. Caroline Derpieński. Numerem 2 w kolejce do naszej galerii dramy jest kolejna bombowa scena z życia Laluny. Tym razem z Caroline Derpieński w roli głównej. Jeżeli myślicie, że wasze życie jest wystarczająco dramatyczne, poczekajcie, aż usłyszycie, co się działo na drugiej konferencji Cloud MMA. Caroline, samozwańcza dolarsowa królowa, przybyła na wydarzenie, jakby jej jedynym celem było zasypanie wszystkiego naokoło bombami w postaci prowokujących pytań. Choć Derpieński sama nie zamierzała wdawać się w ring, to jej obecność i komentarze były niczym iskry rozpalające płomień. Caroline miała zaszczyt zadawać pytania Lalunie i jej rywalce, Agnieszce Bobek. I choć miała tylko mikrofon i parę ostrych pytań, to atmosfera na konferencji przypominała pole bitwy. Na początku Laluna starała się być miła i pokojowa, mówiąc, że lubi Caroline. Ale niech nikt nie da się zwieść tej przyjaznej postawie, atmosfera szybko zaczęła gęstnieć. Derpieński zaczęło od zadawania irytujących pytań, które jak się później okazało, były jak kropla wody na rozpalony piec. W pewnym momencie Caroline zapytała Lalunę o jej operacje plastyczne w Turcji i podróbki. Tak, dobrze słyszeliście, podróbki. Jak ty możesz tytułować się królową życia i chwalić się, że chodzisz w podróbkach? Zapytała Derpieński. Laluna, jak to ma w zwyczaju, nie pozostała dłużna i szybko rzuciła w stronę Caroline kontrę godną królowej, wytykając jej, że przecież sama wie, jak to jest, bo również wnosi podróbki. Mówiłaś, że... A jeszcze mam takie pytanko, czyli mam rozumieć, że królowa podróbek tureckich ma walkę z panią z Miami. Wiesz co, jeżeli chodzi o walki, to let's... To stanęłaś do face to face'a. Wiesz, to jest wyzwanie, ja jestem kochanie. W Polsce, żeby pogwiazdożyć, żeby pośmiać się z takich pseudocelebrytek jak wy, więc... Znaczy nie, to ja się mogę z ciebie teraz, Caroline, pośmiać. Skoro chcesz tak startować ze mną, to wystartujemy na grubo. Po całej awanturze Derpieński podobno napisał Lalunie, że nie chciała się kłócić i po prostu robiła, co jej kazano przez produkcję. Mimo, że Caroline próbowała się wycofać, Laluna postanowiła iść na całego. Teraz idę po nią. Ogłaszała tabloidom, rzucając wyzwanie Derpieński do walki MMA. Numer 3. Laluna vs. Tezi. Czytam jaką tam kurwa ma. Numerem 3 na naszej liście szokujących wydarzeń jest coś, co przyprawia o zawrót głowy i wywołuje salwy śmiechu. W trakcie programu Prime Show MMA Zadyma prawie doszło do rękoczynów, które mogłyby równie dobrze zdobyć czołówki wiadomości co memy w internecie. Przekraczając granice dziennikarskiego śledztwa, przyjrzeliśmy się sytuacji, która miała miejsce podczas tego zwariowanego uniwersum. Gala Prime Show MMA 9 dostarczyła nie tylko sportowych emocji, ale i burzliwych wydarzeń w programie zapowiadającym. Otóż królowa życia postanowiła rozgrzać atmosferę niczym gorąca kawa, wchodząc w konflikt z Tazim, streamerem, który wyglądał, jakby zaraz miał wybuchnąć od nadmiaru adrenaliny. Miałem zasady, mówić ma zasady, ale słyszałem, że ty w ogóle ludzi oszukiwałaś, czy nie? Ja oszukiwałam? No, tak słyszałem, a nie... A co, ty z policji jesteś? Nie, tylko żeby mi zarzucać takie jakieś... Poczekaj, z policji jesteś, żeby mi zarzucać takie rzeczy? Osoba zasadami, nie oszukuję drugich... Poczekaj, po pierwsze, to ty słyszałaś... Po pierwsze, to ty słyszałam, że wy... Zalasz teraz ludzi na pieniądze na streamie? Druga sprawa! Nie, po druga prostu sprawa, daj mi k***a dokończyć! W pewnym momencie Laluna, której cierpliwość była na wyczerpaniu, wstała od stołu i zaciętym krokiem ruszyła w stronę streamera. Mirabelka, widząc nadchodzące zagrożenie, uznał, że nie ma zamiaru siedzieć z założonymi rękami. Równie szybko postanowił wstać, gotów na starcie. I tu zaczęła się zabawa. Rzucanie owocami. Pomarańcze fruwały w powietrzu niczym piłki do koszykówki. Jeśli kiedykolwiek marzyło się o oglądaniu królowej i streamera w wymianie owocowych uprzedzeń, to Zadyma była twoim marzeniem, które się spełniło. Ochrona na szczęście była na miejscu i w porę rozdzieliła zwaśne strony, zanim doszło do całkowitego chaosu. Szkoda tylko pomarańczy, które wylądowały na podłodze. Teraz pewnie pójdą do kosza, ale przynajmniej każdy, kto oglądał ten program, ma pełno powodów do śmiechu i wspomnienia o tym, jak królowa życia prawie rozpętała pomarańczowy huragan. To padnie prośba, nie rzucajcie owocami. No gdzie to wziąłem? Co to wygadałam się? Kurwa! Na co kręcisz? Bo widzę, to se może sadzać ty swoim małolatom na streamie! Ty, to popasujcie, dajecie mi jeszcze... Kim ty jesteś, żeby mówić tak do kobiety, co? Hamuj! Do kobiety, na kobietę trzeba zasłużyć, ha? Ja jestem kobietą, upuść mi się! Numer 4. Numer 4 z naszej listy to prawdziwy hit, który mógłby mieć swój własny sezon na Netflixie. Konferencja Fame MMA zamieniła się w prawdziwy spektakl, którym Laluna niemal wzięła prawo w swoje ręce i zasugerowała, że prokuratura jest mniej wymagająca od ringowych przeciwników. W rolach głównych Sylwester Vardenga i Laluna, która postanowiła pokazać, że ma nie tylko królewską koronę, ale i odpowiednie zęby do walki w sądowej arenie. Doszły
mnie słuchy z ludzi od fejmu, że zużyłeś już donos na prokuraturę na mnie. Czy to prawda? Nieprawda. Ja nic z takich rzeczy nie robię. Ja po prostu nagrywam filmy w internecie. Dobrze. Natomiast jeszcze nigdy jedna sprawa. Na nikogo nie doniosłem i nigdy nie zrobiłem szpagatu. Wszystko zaczęło się od tego, że LaLuna została oskarżona o sprzedawanie podróbek w swoim butiku. Na dodatek Sylwester Wardenga, specjalista od robienia zamieszania, wrzucił do pieca jeszcze więcej oleju, rzucając oskarżeniami, że LaLuna używa zdjęć z AliExpress do promocji peruk. No i z tego powodu, jak to w takich sytuacjach bywa, doszło do totalnego przypału na konferencji. Nikt mi nigdy nic nie zarzucił. Zrobiliście ze mnie, że handluję podróbami. Zrobiliście, że mnie... Słuchaj, nie chcę już mówić, ile wydałam specjalnie na ten strój dla ciebie, żeby przyjść do fejmu. A ty mnie oskarżasz za jakąś koszulkę, kurwa, za 30 zł? Kiedy LaLuna weszła do gry, atmosfera zaczęła przypominać piekło na ziemi. Wardenga zarzucał jej nielegalne działania, a królowa życia nie zamierzała biernie przyjmować ciosów. LaLuna przyjęła wyzwanie i wzięła sprawę w swoje ręce, wyciągając prokuraturę jak królika z kapelusza. Kiedy Wardenga rzucił jej, że sprzedaje podróbki, LaLuna zaczęła wojnę słowną, pytając go, czy może miał kiedyś aspiracje na pana policjanta. Odpowiedź Wardengi, że jest bardziej związany z prankami niż z prawem, nie powstrzymała LaLuny. To jak ognisty meteor, wyciągnęła swój największy oręż. Ja nie jestem na prokuraturze, tylko w Federacji Fame MMA, żeby się bić. Doszły mnie słuchy z twojego miasta, że jesteś niespełnionym panem policjantem. Czy startowałeś kiedyś na pana policjanta? Nigdy. Nigdy? Od początku mojej kariery wręcz żartowałem z policji. Właśnie, wywodzę okej, się z pranku. A więc, żeby było jasne, jakiekolwiek pytanie względem podróbek, peruk z AliExpress mi zadasz, nie dostaniesz żadnej odpowiedzi. Dlaczego? Ja nie jestem na prokuraturze, ja nie jestem na policji, tylko jestem w Federacji, kurwa, Fame, po to, żeby się bić, a nikomu tłumaczyć. I to był moment, w którym cała konferencja przeszła w tryb prokuratorski chaos. LaLuna nie przestawała powtarzać, że jeżeli Wardenga nie ma papierów i oskarżeń, to może się zająć czymś innym niż wtrącanie się w jej interesy. Wzburzona rzucała oskarżenia jak piłki tenisowe, a w tle jeszcze krążyły śmieszne zarzuty o edytowanie zdjęć Kylie Jenner. LaLuna, co ty pierdolisz? Krótko podsumował Wardenga, co tylko dodało więcej pikanterii do zaistniałego uniwersum. Moje peruki. Nigdy w życiu nie przerobiłam żadnego zdjęcia celebrytek. Jedyne, które przerobiłam, to są moje. A Kylie Jenner? Kylie Jenner, kurwa, jest u mnie oryginalnie taka, jaka jest na zdjęciu. LaLuna, co ty pierdolisz? O ja... Na sam koniec konferencji włodarze Fame MMA Wojtek Gola i Boxdel rzucili kolejną bombę, grożąc, że jeśli dowody na oszustwa LaLuny oskarżą się prawdziwe, może zostać usunięta z federacji. LaLuna oczywiście nie dała się zastraszyć. Nie jesteście od tego, żeby mnie sądzić! Krzyczała, jakby była w obronie swojego tytułu królowie życia. Konferencja zakończyła się tym, że słowo prokuratora padło chyba setki tysięcy razy, a LaLuna dała pokaz, jak robić cyrk z tego, co można by załatwić na spokojnie. Numer 5. LaLuna vs. Aga Bobek. Komiczny roast, czyli komedia w trzech aktach. Podczas jednego odcinka programu Roast mieliśmy okazję zobaczyć, jak ogień spotyka ogień, czyli jak Katarzyna LaLuna wchodzi w słowną szarpaninę z Agnieszką Agą Bobek. To była prawdziwa uczta dla fanów gówna, żartobliwych starych, gdzie emocje sięgały zenitu, a ostre riposty leciały jak strzały z armaty. Toś, a co ty kurwa, ty weź, nie odzywaj się dziewczyno, bo się jeszcze gorzej pogrąży. Zaczęło się niewinnie, jak zwykle. Wyglądało na to, że panie będą się grzecznie bawić w słowne potyczki, ale już pierwsze minuty Roastu pokazały, że nudzić się nie będziemy. Aga Bobek postanowiła przywitać LaLunę w swoim stylu. Przeczytała wiersz, w którym skutecznie odniosła się do kariery Mirabelki, piętnując ją zapałem godnym poety wgniecionego w swoją własną sztukę. LaLuna, po hiszpańsku księżyc to widać, po przegranej walce będziesz go przypominać. Mówiłaś, że już nie zawalczysz we frikach, lecz najwyraźniej w dupę zawiała bida. Bobek początkowo starała się unikać bezpośredniej konfrontacji i schowała się za zasłoną swojej literackiej odwagi. I wiersz o LaLunie miał moc uderzenia, która jednak szybko pozostała przyćmiona przez fizyczną agresję Aleksandry. Gdy nadeszła ich kolej na publiczne rozgrywki, LaLuna rzuciła się na rywalkę jak zawodowiec na przeciwnika. Mirabelki zaczęły się wzajemnie obrzucać słowami i znowu owocami, w pełnym stylu gali wrestlingowej. Widać, jaki LaLuna ma szacunek do drugiej osoby, że nie umiesz rozjebana za ten liścik. Weź się, kobieto, a za ten wierszyk będziesz rozjebana, krótko! W trakcie walki LaLuna wzięła sprawę w swoje ręce. Dosłownie, jej agresywne ciosy sprawiały, że Bobson zaczął się wycofywać, próbując przetrwać na kontry. Nie mogła jednak oprzeć się potężnym uderzeniom LaLuny, a pod koniec pierwszej rundy zaczęła mieć poważne problemy z kondycją. W drugiej rundzie sytuacja wyglądała jeszcze bardziej dramatycznie. LaLuna wzięła się za ofensywę jak nikt inny, ściągając Bobek, która chowała się przed naporem i liczyła na szczęśliwy strzał. LaLuna, nie mogąc wytrzymać tego wyścigu, zaczęła nawet próbować ściągnąć Bobek koszulkę. Chyba uznała,
wiedziała, że w jej przypadku im mniej, tym lepiej. Koszulka Bobek jednak trzymała się jak przyklejona, niczym godność w obliczu prawdziwej burzy. W trzeciej rundzie nie było zaskoczenia. Laluna wciąż dominowała, a Bobek próbowała desperacko szukać okazji, by zdobyć przewagę. To był prawdziwy sprawdzian, jak długo można trzymać się w grze przeciwko totalnemu żywiołowi. Końcówka tej epickiej wymiany zdań, czy raczej ringu, pokazała, że Królowa Życia ma swoje chwile chwały w starciu z Agą Bobson. Ciekawe, co przyniesie przyszłość dla tych dwóch, ale jedno jest pewne, ich pojedynek wszedł do historii jak prawdziwy pokaz mocy słownej i fizycznej, gdzie nikt nie odpuścił ani na chwilę. Numer 6. Laluna w kapsule czasu. Laluna, jak wiadomo, to żywy dowód na to, że w dzisiejszych czasach chirurgia plastyczna to niemal sport ekstremalny. Kiedy nie zaskakuje swoimi wyczynami na ringu czy w programach rozrywkowych, podgrzewa atmosferę w internecie swoimi nowymi odsłonami. Każde wejście na Instagram to jak odkrywanie nowego rozdziału w niekończącej się opowieści o transformacjach. Jakiś czas temu Laluna postanowiła zaszaleć na swoim profilu i odkopała stare fotografie sprzed 17 lat. 17 to prawdziwy relikt epoki przed operacyjnym cudem, kiedy to nasza Mirabelka nie wyglądała jeszcze jak żywy posąg greckiego boga, tylko jak jej młodsza wersja. Przytulna, choć nieco mniej wypolerowana. Nie ma co się dziwić, że Laluna lubi się chwalić. Jej profil na Instagramie śledzi już naprawdę sporo ludzi, a każdy nowy post to nic innego jak rozdział z książki, jak przesadzić z chirurgią plastyczną i wyjść na tym na plus. I tutaj wracamy do przeszłości, gdzie widzimy Lalunę w młodszej wersji, 20-kilkuletnią, jeszcze bez chirurgii, ulepszeń, które dzisiaj sprawiają, że wygląda jak żywy, nieco plastikowy filmowy robot. Wtedy jeszcze nie miała powiększonych pośladków, ani naciągniętych powiek. Aż strach pomyśleć, jak wielką różnicę może zrobić 17 lat intensywnego polerowania. To jak porównanie, które czasy były lepsze, te sprzed operacji, czy te, które są teraz? Szczerze mówiąc, nie wiadomo, czy bardziej fascynują zmiany, które przeszła, czy sama odwaga pokazania tej przyszłości na Instagramie. Jedno jest pewne, na pewno lepiej wiedzieć, jak wyglądała wtedy, niż próbować zgadywać, ile kosztowała jej chwila w gabinecie. A skoro jesteśmy w temacie, warto zahaczyć o postać niejakiej Zusie. Kojarzycie babkę? Ja bym chciała mieć pieniądze, ale nie chce mi się robić, wiesz, o co chodzi? Nie lubimy robić, lubimy się wozić, ty, rozumiesz, znasz ten kawałek. Jezu, ty jesteś blacharą? Ty jesteś taką typową blacharą? To tu macie adnotację do odcinka o tej pani. Oglądajcie jej kanał, ziomalom z klasy polecajcie, elo.